Cześć, dzisiaj 5:30 rano wstałem, do pociągu jadę na spotkanie z osobami, które uczestniczą w szkole DropPro. Mamy takie spotkanie na żywo, tym razem w Katowicach, po to, żeby jeszcze bardziej te osoby zmotywować do działania, no i też przekazać taką wiedzę, której nie da się przekazać online. Jak widać, wylądowaliśmy w Katowicach. Za chwileczkę jest nasza sala, gdzie będzie 20 uczestników. Mam nadzieję, że wszyscy przyjadą. No i będziemy jeszcze rozmawiać o tajnikach sprzedaży. No i zobaczysz, jak wyglądają osoby, których nauczyłem praktycznie od zera sprzedawać. Najlepszym targetem, czyli najlepszymi odbiorcami mojego szkolenia są osoby, którym po prostu się nie udaje. Próbują sprzedawać od roku, dwóch lat, wydali kupę pieniędzy na marketing. I wtedy przychodzą do mnie na szkolenie i nagle widzą, że cały sekret polega na tym, że musi być synergia pomiędzy produktem, pomiędzy stroną internetową, no i reklamą. No i tego uczę. No i idę ich przygotować też na najlepszy okres sprzedażowy. Chciałbyś otworzyć swój własny sklep internetowy, który, nie ukrywajmy, w dzisiejszych czasach jest przyszłością. Jest to jeden z najlepszych biznesów w roku 2024. To powiem Ci, że masz dwa wyjścia. Pierwsze wyjście to jest takie, że kupujesz towar, na którym się totalnie nie znasz, zaczynasz go sprzedawać, raczej na pewno zostaniesz tym towarem. Drugi sposób polega na tym, żeby uruchomić swój sklep w modelu dropshippingowym. I o tych właśnie wszystkich mitach, które są z tym związane, mówię na tym spotkaniu, na którym możesz się zapisać za darmo, liczba jest mocno ograniczona, a link do zapisu znajdziesz poniżej. Zapisz się, bo naprawdę przegapisz bardzo fajne spotkanie. No i co, dotarliśmy na salę, chodźcie, pokażę Wam, jak wyglądają osoby, które w szkole. Zobaczcie, jak to wszystko wygląda. Cześć, Miłosz, co jest? A kuchnia, gdzie jest? Ja mam film. Dawaj, żeś mi, że się widam, a sklepy tam. Tak Cię zapraszam na salę szkoleniową. I teraz zabieramy się za poznanie tajników sprzedaży jeszcze bardziej na Facebooku i na Google. Zaraz będziemy tworzyli kampanię od A do Z i będzie kilka fajnych zabaw. Słuchajcie, cieszę się, że przyjechaliście. Kolej na pewno Wam się spodoba. Zresztą jak jest za darmo to spotkanie, wiedza będzie adekwatna do ceny. Tak naprawdę dzisiejsze spotkanie podzielimy sobie na trzy takie etapy. Pierwszy etap to będzie taki, że ja bym chciał, żebyśmy jeszcze bardziej skupili się na wyborze produktów, ale żebyście nie wybierali sami tych produktów, tak jak to dotychczas robicie, ale podzielimy się w grupy. Wybierzemy sobie produkt, później zadecydujemy, który będzie najlepszy. Ja dla kontrastu pokażę kilka Wam produktów, które według mnie fajnie się mogą sprzedawać. I wtedy Rafał Wam też pokaże, jak tworzyć kampanię, jak tworzyć materiały reklamowe. Bo to są takie dwa najtrudniejsze rzeczy. Bo jeżeli chodzi o zrobienie strony, to myślę, że nikt już z tym nie ma problemu. Więc produkt, sobie to zrobimy. Mało tego, ktoś, kto umie obsługiwać komputer, siądzie i uruchomi reklamę na ten produkt i zobaczymy, co z tego wyjdzie. I w międzyczasie uruchomimy, bo wszyscy mają braki tutaj na etapie tworzenia kampanii w Google. Ona naprawdę jest bardzo wartościowa, sprawdza się. Jeżeli komuś nie wychodzi na Facebooku, to może spróbować na TikToku albo spróbować zrobić na właśnie Google. I na Google zrobimy. Będzie trochę zamieszania, ale to Wam postaram się pomóc, dlatego że uruchomienie jest bardzo proste. Wystarczy założyć Google Analytics w wersji GA4, później założyć Google Merchant Center, przesłać tam feeda, później połączyć Google Analytics z Google AdWordsem, później Google AdWords z Merchant Center, później ustawić konwersję w Google Analytics, konwersję z Google Analytics przesłać do Google AdWords. I później skonfigurować reklamę od A do Z i już to wszystko działa. Więc jak widzicie, łatwo brzmi, także w 10 minut da się to zrobić. To jest tak, że w zwierzętach karmy bardzo, bardzo zawyżają tą statystykę, bo ludzie kupują karmy. Tak? I później jak się jest zestawienie najlepiej działających branży, to rzeczy zoologiczne mają
bardzo wysoką konwersję i w ogóle udział w rynku. Ale to jest tylko dlatego, że ludzie kupują najczęściej karmy i tak dalej i to po prostu fałszuje cały taki wynik. Oczywiście takie gadżety schodzą na przykład dla kota, tak? Paradoksem jest takie, że jeżeli będziecie reklamowali zabawkę dla psa, to ona nie zejdzie, a dla kota bardziej zejdzie. Nie znam nikogo, który by sprzedawał zabawkę dla psa. One po prostu nie chcą wchodzić, a dla kota to oczywiście, tak? Nawet w wcześniejszej edycji była osoba, która takie dochodzenia z drewna robiła dla kota i jej też to schodziło. Teraz słuchajcie, moja podpowiedź pierwsza. Temu.com. Ok, wejdźcie sobie na Temu.com, dajcie sobie na bestsellery. To jest pierwsza taka rzecz. Druga rzecz, odpalcie sobie Facebooka i zobaczcie, co tam się u Was wyświetla. Polecam Wam tą wtyczkę My Ad Finder i sobie zobaczcie, co aktualnie się wyświetla. Słuchajcie, to jest bardzo ważna rzecz. Wy nie jesteście w stanie na tym etapie ocenić, czy dany produkt jest już jakieś nasycenie danym produktem polskiego internetu, czy też nie. No wiesz, oni podobni są, ale masz tam zakładkę bestsellery i różne kategorie. Jeżeli jest to dobrze, a jeżeli ma sprzedane 10 tysięcy sztuk, no to bez sensu, tak? Bardziej na Allegro pamiętajcie, próg to jest taki do 100 sztuk. I jak to już wszystko będziecie wiedzieli i będziemy się zastanawiali, jak robić film reklamowy, jakie problemy ten produkt rozwiązuje, to słuchajcie, można sobie wejść na Amazona, zobaczyć i wejść tam do sekcji fakt i zobaczyć, co ludzie piszą, jakie mają wątpliwości z tym. Chodźcie zobaczyć, jak teraz uczestnicy Dropro pracują w warsztatach i zastanawiają się, jaką decyzję podjąć, który produkt wybrać, bo zaraz będziemy tworzyli też pod niego reklamę. Czyli tak dzisiaj takie kompleksowo, tworzymy reklamę od A do Z z wyborem, stworzeniem filmu reklamowego, stworzeniem strony, uruchomieniem kampanii, to jest bardzo ciekawe. A druga rzecz, będziemy tworzyli reklamę Google. Zobaczcie, jak ciężko pracują, a ja mogę się w tym czasie obijać i idę na kawę.